Macie Państwo jakieś pytania? Może coś chcielibyście się od nas dowiedzieć, czy od poszczególnych artystów, czy od Krzysia, czy od Jacka, czy ode mnie, czy może od wielu kolegów, którzy jeszcze tutaj nie zabrali głosu, to bardzo proszę. Ja chciałem do kolorystyki ekipu dodać tylko, że ten niebieski kolor był bardzo ważny i oni stosowali w ekipie niebieski jako koloroterapii, czyli po prostu w leczeństwie. Tam dochodzi, bo właśnie rzeczy po pierwszej dygresji był czarny, żółty tak było, a później jeszcze niebieski. Natomiast bardzo dziękuję, jeszcze raz powtarzam, za ten mumio brąz. Muszę to dołączyć gdzieś, prawda? Bardzo proszę, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, czy są odważni? Są. Naprawdę, jesteśmy tak, jakbyśmy przy stole wszyscy siedzieli i, nie wiem, kawę pili, także nie ma sprawy. Bardzo proszę. Ktoś chętnie, czy na razie? Tak? Witaj, Jerzy, chciałem zapytać Cię, bo byłem świadkiem, jak wróciłeś z Wiednia, jak robiłeś piękne szkice i jak powstawały piękne rysunki w Sedni. I pamiętam taki banner, kiedy pojechaliśmy w Bieszczady malować cerkiewki. Pamiętam, jak powstawały Twoje pierwsze akwarele. Powiedz, co się od tego czasu zmieniło, jak Ty na to patrzysz? Po tylu latach, przez pryzmat tych wszystkich doświadczeń, bo kolejna akwarela wnosi nasze życie coś nowego, prawda? Jakieś nowe doświadczenia, nowe przeżycia. Co się zmieniło w postrzeganiu? Pamiętam to nasze plenery, nie tylko zresztą plener w Bieszczadach, ale plenery w Milanówku i nasze wspólne spotkanie i malowania, kiedy ja byłem początkującym asystentem i było mnóstwo wspaniałych studentów, którzy znakomicie malowali i jeszcze niektóre z tych prac jeszcze u mnie pozostały. Co się zmieniło? Ja nie wiem tak naprawdę. Wiecie, ja czasem się zastanawiam, czy ja w ogóle umiem malować. Bo oczywiście się zmieniam. Mam nadzieję, że może na lepsze. Zmieniam się, ale gdzieś w każdej fazie tego mojego życia coś było takiego, co już przeleciało i tego nie ma. Gdzieś mi trochę żal. Czyli idę do przodu, zmieniam się, czy na lepsze, nie wiem. Jeszcze jest dużo przede mną, chciałbym powiedzieć, dlatego że bardzo bym chciał malować tak jak ludzi, ale mi się nie udaje. Ale może kiedyś, tylko muszę się bardzo postarać. Oczywiście troszeczkę żartuję. Wracając do tego twojego pytania, myślę, że głębiej pojmuję to malowanie i coraz więcej widzę różnych, nie tylko problemów, ale zadań stojących przed takim malowaniem. I bardzo bym chciał je pokonać. Ja tylko taką małą dygresję. Będę się starał, mam nadzieję, że mi to wyjdzie, zrobić wreszcie doktorat z akwareli, bo zacząłem. I moja pani promotor, dziękuję bardzo, jeszcze jestem daleko. Moja pani promotor powiedziała mi: panie Ryszardzie, niech pan spróbuje namalować coś zupełnie innego. Nie to, co pan maluje normalnie, ma pan warsztat i tak dalej, a niech pan wyjdzie w siebie i zupełnie spróbuje to zmienić. Ja staram się. No nie jest takie proste zmienić siebie i nagle zobaczyć siebie zupełnie z innej strony. Powiem wam szczerze, powiem też, że bardzo bym chciał tego dokonać. Nie chodzi mi o doktorat, bo ja już jestem prawie emeryt. Ale chodzi mi o to, żeby przeskoczyć trochę siebie. Może mi się uda. Nie wiem, zobaczę. Dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, czy jeszcze na sali są panie archeolożki? Czy już poszły, wyszły? Bo nie ma, tak? To chciałam coś zapytać, dlatego że kiedyś jak byłam w Paryżu, to jest związane z malarstwem i z mumiami. Kiedyś byłam w Paryżu i właśnie przewodnik opowiadał, że pewien baron we Francji w czasie rewolucji francuskiej, potem jeszcze w czasie napoleońskim, zrobił wielkie pieniądze właśnie na mumiach, które odkrył w tym czasie takim. Bo